jada się trafiła. Liczę na to, że będę w ciśnieniu czołówce z tych wieku 60 plus. Marek, proszę się rozgrzewać. No biega gdzieś tutaj. Ja mam 10 kg. On też się nie biega. 10. Gdzie? No jak biegliśmy na tym. Aha. To jajecznica z 4 z 10 jaj. A ty też niedobrze. Bardzo źle. No. Przedawam tylko rekord. Szanowni Państwo, czy jesteście gotowi do walki? Super! Nie słyszę! Łódź, czy jesteście gotowi do walki? Szanowni Państwo, zatem czekamy na oficjalny sygnał do startu. Czekamy Pani... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! I ruszyli, Szanowni Państwo, kolorowy tur, kolorowa rzeka Pikachu zaleje w tej chwili ulicę Przyjaznej Łodzi. Fantastyczna pogoda, myślę, że idealna temperatura właśnie do uzyskiwania na linii mety. Miejmy nadzieję, że miejmy nadzieję w waszych sportowych biograwach, w waszych sportowych życiach z nowymi rekordami życiowymi. Za około pół godziny spodziewamy się pierwszych zawodników w biegu na dystansie 10 km, a myślę, że za około 2 godziny, miejmy nadzieję 8, być może 9 minut, spodziewamy się tutaj pierwszych zawodników, którzy wiodą tutaj prym na ulicach Łodzi na dystansie 42 km i 195 metrów. Kolorowa Łódź czeka na was, moi drodzy, zatem jeszcze raz powodzenia, jeszcze raz serdecznie życzymy rekordów życiowych, jak najkrótszego czasu wykonywania fantastycznej łódzki, szybkiej trasy. Na telewizji będzie można śledzić zmagania, czołówki, rywalizacji do maratonu Łódź z PZU, więc zarówno na telewizji, jak i na stronie łódźmaraton.pl można na bieżąco oglądać relacje online, chociaż zapraszamy serdecznie zgromadzonych tutaj wokół Atlas Areną, prześledzenie trasy, doping, każda forma zachęty dla tych, którzy mierzą się już za chwilę z maratońskim dystansem. Powodzenia, 42 km, 195 metrów. Naprawdę to nie jest dużo, jeżeli jesteście dobrze przygotowani, odpowiednio zmotywowani, pozostawcie na trasie spokojni i skoncentrowani. Widzimy się w Atlas Arenie. Powodzenia!